Witold Migal z Państwowego Muzeum Archeologicznego, bo to tak jest, że w przeddzień Dnia Niepodległości, w Wigilię można by nawet powiedzieć, takie dziady niepodległościowe, zadajemy sobie czasem pytania, a co tutaj było, jak niczego jeszcze nie było? Skąd pochodzimy? Skąd przyszliśmy? Jak to było, kiedy nie było jeszcze Polski? No to tak postanowiliśmy zajrzeć w przeszłość tak solidnie, jak śpiewał Jacek Kowalski, wtedy tylko w lesie szerokim żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym okiem w koło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Jak to było z Polakami, kiedy jeszcze nie było żadnych Polaków? Kto tutaj właściwie żył na terenach tego naszego niżu europejskiego? Dobry wieczór. Na samym początku żyło bardzo niewiele osób oczywiście, ponieważ korzystając z takiej ekumeny, jaka była w okresie nazywanym środkowym paleolitem, żyło być może tylko kilkadziesiąt rodzin na terenie Polski. Byli to ludzie, którzy zajmowali się polowaniem na zwierzęta różnego rodzaju. No i mieszkali oczywiście w jaskiniach, jak każdy z nas pamięta ze szkoły. W tych jaskiniach, które są w okolicach Krakowa, znajdywane są ich siedziby, znajdywane są ich ogniska, pozostałości tego wszystkiego, co robili, ale też i na niżu są znajdywane pozostałości ich obozowisk, na przykład w okolicach Zwolenia, takie obozowisko, gdzie polowano na dzikie konie, polowano też na duże zwierzęta, ich kości zostały... Duże zwierzęta to typu znaczy... Różne słoniowce tak zwane, z których najbardziej znanym jest mamut oczywiście, natomiast poza mamutem było wiele różnych słoni w różnych okresach cieplejszych i zimniejszych, one były większe, mniejsze, bardziej lub mniej pokryte włosami. Mamut się tym różnił, że miał po prostu te swoje kły skierowane do przodu, nie takie zawinięte jak słoń, tylko raczej tak skierowane do przodu i był dużo większy. Natomiast czyli niektóre słonie były całkiem małe, takie jak karłowate, na przykład słonie cejlońskie jeszcze niedawno, albo być może jeszcze są na Cejlonie, nie wiem, ale jeszcze niedawno takie słonie były, one były wielkości konia mniej więcej. I takie słonie też, polowano też na takie słonie. Czyli Polska jako kraj z słoniem i miodem płynący. A więc rzeczywiście tych słoni musiało być sporo, ponieważ w czasie różnego rodzaju prac, gdzie ziemnych prac związanych z budową na przykład dróg czy jakichś żwirowni, odnajdywane są miejsca, gdzie tych pozostałości słoni, czyli zębów ich niejako jest, znajduje się całkiem sporo. Oczywiście słoń miał tylko cztery zęby, takie wielkości powiedzmy sobie dwóch pięści i one rozcierały pożywienie, które trafiały mu tam do ust. I tych zębów nieraz jest sporo, także rzeczywiście tych słoni było bardzo dużo. I ten człowiek tak sobie tutaj żył, te kilkadziesiąt, powiedzmy kilkaset maksymalnie rodzin na całym terenie, jasne, tak między Bugiem a Odromnysą. Jasne, tak. Wydaje się może to niemożliwe, ale kiedy porównamy tą sytuację z taką sytuacją, gdzie żyją ludzie na podobnym poziomie, może nie tyle rozwoju, bo byli to najzwyklejsi ludzie, natomiast podobnym sposobie organizacji przestrzeni czy zdobywania pożywienia, no to rzeczywiście jest to tylko kilkadziesiąt, kilkaset rodzin, na przykład na Syberii, czy gdzieś wśród takich może nie rozwiniętych, powiedzmy sobie, społeczności, ale takich właśnie tego typu, no to jest takie zaludnienie, powiedzmy sobie, bardzo, bardzo rzadko, bardzo niewiele tych ludzi było. Później oczywiście klimat się zmieniał, ci wszyscy ludzie, którzy mają, powiedzmy sobie, noszą w sobie to DNA, które było tutaj do okresu neolitu, czyli do okresu, powiedzmy sobie, kiedy skończył się ten czas, kiedy przede wszystkim polowano na zwierzęta, ale zaczęto też w ziemi uprawiać i hodować zwierzynę, taką jak na przykład owce, krowy. No i wtedy tutaj już tych ludzi było znacznie więcej. Natomiast pozostałości tej ludności niejako udały się na północ Europy, albo może tylko tam pozostały. No i to DNA, które my znamy jak gdyby z Polski, z Europy, z epoki kamienia, z epoki kamienia łupanego tak zwanego, może to pamiętamy jeszcze ze szkoły, czyli ze starszej epoki kamienia, no to są, ich potomkami są Lapończycy, powiedzmy sobie tak. Natomiast ci, którzy przyszli, to byli ludzie już z południa. Czyli my jesteśmy takimi imigrantami w zasadzie tutaj. W zasadzie tak. Właśnie każdy jest imigrantem, no bo pamiętajmy, że ten teren był pod wodą w pewnym momencie, prawda, że był pod wodą, że był przykryty przez rozpuszczające się czy to lodowce, czy różnego innego typu wody. I zresztą cała ta pradolina, prawda,
warszawsko-berlińska, to był taki olbrzymi pas wytapiającej się wody, także tutaj nie było za dużo miejsca do życia. Raczej było dużo wody, później znowu tej wody było coraz mniej, także ci ludzie w epoce kamienia środkowej na przykład dużo bardziej na północ szli, na Ławicę Słupską, gdzie prawdopodobnie są pozostałości ich domu, czyli do połowy Bałtyku niejako. I później znów powstał Bałtyk i zabrał znowu z powrotem kawał tej ziemi, a tutaj ludzie, którzy w neolicie przyszli, musieli sobie już jakoś inaczej dawać radę. No i te okresy były raz cieplejsze, raz zimniejsze, oczywiście tak jak teraz, niejako można powiedzieć, że jeszcze niedawno, tam w XVII wieku, zimy były bardzo srogie, później było bardzo ciepło, a teraz znów ma być cieplej podobno. No jest szansa wreszcie na te pomarańcze, właśnie, trusy. No, albo przynajmniej własne wino. Ono cały czas oczywiście jest, tylko różnie bywa ze słodkością tego wina, czy z jego mocą. Interesuje mnie pytanie, no bo to jest tak, że oczywiście napływali tutaj różni ludzie, ale ten teren, który my teraz zamieszkujemy i nazywamy Polską, zamieszkiwały bardzo różne grupy ludności. I to jest tak, że z jednej strony badamy ich kulturę, pozostałości po nich, nie wiem, czy to jasne, miejsca pochówku, miejsca osiedlania się, narzędzia, nie wiem, ceramikę, a z drugiej strony raz na jakiś czas zdarza się, natrafiamy na ich szczątki. W związku z tym badamy również, tak jak pan powiedział, DNA, czyli tych ludzi, których potem odkrywamy podobne wzory genetyczne gdzieś na północy Europy. Czyli to jest tak, że ci ludzie, którzy teraz tutaj mieszkają w sensie genetycznym, ta nasza grupa ludnościowa, to są ludzie, którzy przybyli tutaj pewnie z dość odległych krain, raczej z południa. No, na samym początku z południa oczywiście, natomiast sami Słowianie w tej chwili uważa się, że jednak przybyli do Polski zgodnie, nie tak jak jeszcze niedawno badacze Biskupina mówili, że tutaj zawsze byli Polacy, zawsze byli Słowianie, a nie Germanie, ale jednak w tej chwili się przyjmuje już od kilkunastu lat właściwie, że rzeczywiście tak jak nas jeszcze pamiętamy baśń o Lechu, Czechu i Rusie, że Polacy przyszli do Polski, po prostu przyszli tutaj w czasie tej wielkiej wędrówki Słowian, takiej ostatniej wędrówki przed tą, która w tej chwili może jest, kiedy to Słowianie no teraz raczej udajemy się w kierunku Londynu, sądząc z tak, tak, teraz też jest, nie, mi chodzi o wędrówkę z południa raczej. A no tak. Wędrówkę z południa, to wtedy była wędrówka na południe i wtedy właśnie w czasie tej samej migracji prawdopodobnie, czy jednego tego ruchu migracyjnego, Słowianie przeszli przez Dunaj, no i później oczywiście obiecywali, że oni tam zostaną, tam gdzie dostali te swoje siedziby. Natomiast w pierwszym nadarzającym się momencie od razu doszli aż do końca Europy, czyli po prostu aż tutaj w całą Dalmację zajęli, Serbię i aż doszli do Tesaloniki. A więc tutaj ci Słowianie zdecydowanie przyszli. Także ten Lech, który wybrał sobie to miejsce, gdzie ten orzeł podobno, biały, tak, tak jest, to on zdecydowanie tutaj przyszedł. Archeolodzy w tej chwili są skłonni, żeby mówić, że rzeczywiście nie było tutaj, może nie dosłownie nic, ale nie było tutaj na tym terenie zwartego osadnictwa, ponieważ Germanie, którzy tu mieszkali, te plemiona, które tutaj były, zwyczajnie wyszły gdzieś tam w stronę Hiszpanii, Afryki. Poszły poszukać jakiegoś imperium, no, tak, do podbicia. Byli to na przykład Wandalowie z takich znanych nam nazw. Tak. Byli to Wandalowie czy Goci, którzy w drugą stronę poszli, także tutaj zostawili wolne miejsce. Zadam też pytanie, bo tutaj po drodze przewijali się też w pewnym momencie Celtowie, którzy też przechodzili z jednego krańca Europy na drugi. I czy oni też pozostawili tu jeszcze jakieś swoje ślady? Właściwie na południu Polski tak, no i w szczególności są to ślady kultury materialnej, a więc są na pewno monety celtyckie, jest ceramika celtycka. Trudno powiedzieć, czy genetycznie coś zostawili, bo w tej chwili te badania genetyczne dopiero się rozpoczynają wśród archeologów. One się wiążą z dobrym zachowaniem tych szczątków, szkieletów, właściwie najlepsze to DNA jest zawsze zachowane w zębach, a więc to też sposób pochówku też o tym decyduje, no bo jeżeli są
na przykład spalone zwłoki, prawda, w tych cmentarzyskach ciałopalnych, no to trudno jest wtedy to DNA pobrać zwyczajnie. Natomiast jeżeli są szkieletowe, no to jest dużo lepiej. I tutaj coś można wnioskować. Natomiast Celtowie na pewno byli na południu Polski, na pewno byli w okolicach Krakowa, na pewno byli na Śląsku. Są takie stanowiska, gdzie bez wątpienia byli to konkretni ludzie, czyli przybyli konkretni osadnicy celtyccy, czyli byli to ci sami Celtowie, którzy próbowali, prawda, zdobyć Rzym, czy tam jeszcze zatrzymali się tam gdzieś na południe od Alp, później odbili się niejako, przeszli dalej, doszli aż do Turcji, gdzie w Galacji się osiedlili i jeszcze ostatnim takim, jest list do Galatów, prawda, ostatnim takim, taką pozostałością celtycką. No i to wszystko, co w tej chwili jest w Walii, czy tam ci Celtowie, którzy żyją jeszcze cały czas, a więc Irlandczycy i czyli Walijczycy. Ta Polska, znaczy Polska to może za dużo powiedziane, ten kraj, właśnie, w którym chyba najlepiej, tak. Tak, ten obszar przypomina troszeczkę taki chodniczek przed domem. Tutaj przewalają się kolejne grupy ludności, jedni ze wschodu na zachód, zdecydowanie, z zachodu na wschód, taki obszar przejściowy. Zdecydowanie tak to przypomina. No i samo opowiadanie się za tym, czy ktoś się uważa za Polaka, czy za kogoś innego, no to jest jego jak gdyby osobista decyzja. I zawsze chyba tak było, prawda? O czym świadczy ostatnie tam 150 lat historii tego kraju, że jeden z braci opowiadał się za tym, że jest Polakiem, a drugi znowu mówił, że jest na przykład Ukraińcem, czy Litwinem, czy Rosjaninem. No tak się po prostu czuło. Więc jest to jak gdyby sprawa nie tyle wiążąca się z genetyką, ile z takim wewnętrznym przekonaniem, że jest się przedstawicielem takiego, a nie innego narodu. Oczywiście dopóki to jest kwestia tylko wyboru kulturowego, czy tego, czy się czyta Mickiewicza, czy nie, to jest jeszcze mały problem, natomiast gorzej, kiedy wchodzą w to jakieś animozje, prawda, między różnymi narodami, no i wtedy jest to dużo gorzej. Zanim do tej polityki, to jedna, takiej nazwijmy to, to jeszcze jedno pytanie o tą no, kwestię, która zawsze się pojawia jak taki cień nad naszą, nazwijmy to, historiozofią, czy tą dawną historią. Mówi się, czy też wynaleziono w którymś momencie taki mit Sarmacji, czyli Polaków jako potomków Sarmatów, którzy przybyli tutaj prawdopodobnie z tego obszaru, nie wiem, na gdzieś między, Kaukazu, Jezu, tak, na między Krymem Kaukazu, gdzieś, tak a stepami Rosji. No więc tutaj pytanie, na ile to jest w jakikolwiek sposób realny mit, to znaczy, czy on ma w ogóle jakieś zakorzenienie w tym, co wiemy o realnej historii czy prehistorii terenów, na oczywiście, których teraz mieszkamy? Oczywiście nie ma żadnego realnego takiego zakorzenienia. Niemniej nikomu nie przeszkadza, żeby mógł się uważać za Sarmatę. Bo właściwie w tej chwili są czasy takie, że każdy może się uważać za tego, za kogo chce. Pamiętamy, że też mniejszość eskimoska w Polsce była 20 lat temu zarejestrowana, ponieważ takie było prawo i każdy, kto się uważa za Sarmatę, może się za takiego uważać. Oczywiście nie ma w tym niejako prawdy historycznej. Nie, to nie byli Sarmaci, Polacy nie mieli z tym nic wspólnego. Niemniej można powiedzieć, że to był taki okres, kiedy każdy szukał swoich jakichś korzeni, a to było za mało. A za mało było tylko, żeby powiedzieć, że nie wiemy skąd, że to był Lech, prawda, który tutaj został. No, w szczególności pogonił tego Czecha, a najważniejsze, że Rusa. Rusa, tak, właśnie, a Rusa widziano też w Syrii ostatnio. No tak, no więc dalej się błąka się. W wersji właśnie dowcipów z lat 80. Tak. Widziano go również w Afganistanie. Właśnie. Natomiast te dowcipy prowadzą nas do takiego tematu trochę grząskiego, politycznego. To może nie. To może nie wiem, ja bym zadał to pytanie. Czy archeologia może być polityczna? Zawsze była i zawsze była polityczna, oczywiście do pewnego momentu. I wtedy to był taki złoty okres dla archeologii. Na przykład w Polsce takim złotym okresem był Biskupin, kiedy to wielkie środki przeznaczano właśnie na te badania i one no, były bardzo postępowe, jeżeli chodzi o metodologię, o metodykę tych prac. I rzeczywiście to było potrzebne, no, ponieważ służyły udowodnieniu, że byli to właśnie Polacy, którzy tam mieszkają, prawda? Czy prasłowianie, czy Słowianie. No i rzeczywiście to była taka gruba polityka, no bo za tym się kryła propaganda, która pokazywała Polakom, że rzeczywiście to jest ich.
W tej chwili, z drugiej strony konkurencyjna hipoteza mówiła, że to ziemie że to zawsze byli, germańskie. Właśnie i tutaj jakkolwiek aż takie pieniądze może na to nie szły. Natomiast my potrzebowaliśmy wtedy, znaczy my w sensie państwa polskiego, może nie ja i ty, czy w ten sposób, że nie my, tylko państwo potrzebowało tego, żeby jakoś tam się ustabilizować. Później właściwie w dzisiejszych czasach nikomu już na tym nie zależy, czy to byli Polacy, czy to byli Germanie, czy Słowianie. W związku z tym może to tak samo jak nie zależy na tym, żeby się dowiedzieć, czy człowiek od jakiego gatunku małpy pochodzi, bo już ludzie tym się nie interesują, czy może ile milionów lat ma, bo już tych milionów jest tyle, że i tak nikt nie jest w stanie powiedzieć. A każdy, kto cokolwiek kopie, no to zawsze kilka milionów dorzuca, no bo łatwo jest dorzucić milion jeszcze, bo nigdy się tego miliona nie widziało. Zawsze łatwo jest mówić o tym, czego się nigdy nie widziało. A więc można powiedzieć inaczej, że w tej chwili ludzie są niewiele z moich doświadczeń związanych z popularyzacją archeologii, ludzie tak naprawdę już w tej chwili nie są zainteresowani tym, czy w Polsce mieszkali Polacy, czy Prasłowianie, czy Słowianie. W tej chwili większość osób, i to jest też taka przemiana, no bo wtedy, kiedy się poznaliśmy około tam 7 lat temu, to bardziej związany byłem z epoką kamienia, a w tej chwili jak gdyby moje zainteresowania już dotyczą całkiem niedawnych okresów, ponieważ jest to wyjście naprzeciwko tym wszystkim, którzy się interesują czasami współczesnymi coraz bardziej. Archeologia zajmuje się XIX wiekiem. Ja na przykład przez kilka lat badałem redutę Ordona. Tegoż Ordona, tego który tam właśnie, wcale tego, nie zginął. Tak, dokładnie tego Ordona. No to kolejny przykład, jak historia w nawet, tym wypadku. Nawet w radiu dla ciebie opowiadałem o tym, tak. Ale to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie społeczne. Więc zapotrzebowanie jest takie, że chcemy wiedzieć o czasach niedawnych, tych, które nas dotyczą. Ponieważ są osoby, które są w stanie powiedzieć, że ktoś walczący w powstaniu listopadowym to był jego bezpośredni przodek. Natomiast nikt nie powie, że ten przodek mieszkał w Biskupinie, czy gdzieś tam jeszcze w jaskini. Jakkolwiek tegoroczna Nagroda Nobla służyła pokazaniu, że Ig Nobla, przepraszam, z dziedziny biologii, służyła pokazaniu temu, że pewien mongolski, jeśli dobrze pamiętam, Han rzeczywiście mógł mieć potomstwa 800 ileś dzieci, jeśli tylko odpowiednio raz czy dwa razy w ciągu dnia ze swoim haremem czy jakiś sułtan tam był w stanie odpowiednie mecyje wyczyniać, co też pokazuje, że okej, badania genetyczne pokazują, że czasami rzeczywiście pochodzimy, a przynajmniej niektóre ludy rzeczywiście pochodzą od małej, wąskiej grupy, czy to arystokracji. No Hanowi można byłoby tylko współczuć, że nie miał nic innego do roboty, bo no, nie miał już czasu na... Poza tym podbijał już wszystko, co się dało. No, przykład rzeczywiście Dżingis Hana, który rzeczywiście jakiegoś przodka mongolskiego, którego geny pojawiają się właściwie w większości męskiej populacji na obszarze Mongolii, no pokazuje, że no, takie rzeczy owszem są możliwe, czyli w zasadzie można by się doszukać. Na pewno, no o tym świadczy na przykład praca robiona przez pana doktora Minakowskiego, który bada związki genealogiczne między Polakami. No i właściwie każdy z nas może sobie zobaczyć, jak daleko jest spokrewniony z kim ze sławnych Polaków. Także tutaj te prace są w Polsce też prowadzone i można to robić. Oczywiście no, genetyka może czasami nas zdziwić, ponieważ może się okazać, że właśnie, że Han może myślał sobie, że właśnie to on, prawda, a może tam jeszcze ktoś mu pomagał. A to okazuje się, że to parobek. Właśnie, a ktoś mu tam może pomagał. Natomiast jeżeli rzeczywiście badania genetyczne by o tym mówiły, no to rzeczywiście tak jest. To interesująca kwestia, ja nie bez przyczyny o niej mówię, dlatego że takie przejście między archeologią, która polega na tym, że się kopie, a archeologią, którą się wykonuje w laboratorium, kiedyś było bardzo duże, a w tej chwili to jest tak, że jak się popatrzy na pracę archeologa, to w gruncie rzeczy to musi być człowiek bardzo wszechstronnie wykształcony, nie tylko w sensie historycznym, no może ale nie... także technicznym, bo musi rozumieć, jak Ja się za takiego wszechstronnie wykształconego nie uważam. Jakkolwiek można by powiedzieć tak, że potrzebna jest znajomość z różnymi osobami, które są ekspertami w różnych dziedzinach, żeby móc zasięgnąć ich odpowiedniej rady. No tutaj niedawno też spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o parowcu, który tam w Bugu, ja ostatnio zaangażowany jestem w wydobycie tego parowca, zadokumentowanie jego. No i też właściwie ja jako archeolog zajmujący się epoką kamienia i taką starą archeologią, no parowiec stuletni zatonął
I właściwie ja tu wykorzystuję tylko i wyłącznie swoje zdolności organizacyjne, żeby dotrzeć do odpowiednich ludzi i móc jakoś to zorganizować. No i rzeczywiście można powiedzieć, że tak, no nie jest do tego potrzebne DNA, ale na przykład wspaniały człowiek, który się zajmuje, tutaj kolega, który też ze mną kiedyś był i opowiadaliśmy o tym, który się zajmuje samą techniką kotłów silników parowych. Jest specjalistą, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy. A więc dotarcie do takich osób, ja sam osobiście na tym nie znam, chociaż coraz więcej oczywiście o tym wiem, no niejako zajmując się tym przez ostatnie kilka miesięcy, no ale wiem, czy umiem dotrzeć do takich osób, które są w stanie tutaj mi pomóc. I podobnie jest z tymi innymi badaniami oczywiście, no bo to jest kwestia odpowiedniego pobrania próbki, nie zniszczenia tego, zrobienia tego w taki sposób, żeby było to tak przygotowane, żeby ktoś mógł z tego skorzystać i później, no i tak jak w każdej nauce. Taką najważniejszą rzeczą to jest zadanie odpowiedniego pytania. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę wiedzieć? No bo jak wiemy, co chcemy wiedzieć, jak umiemy zadać to dobre pytanie, no to wtedy szukamy takich sposobów, żeby na to pytanie sobie po prostu odpowiedzieć zwyczajnie. To jest oczywiście bardzo proste wtedy, kiedy pytamy o bardzo małe rzeczy, o takie dobrze zdefiniowane fragmenty rzeczywistości. Jasne. Ale kiedy pada pytanie, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy, skąd jesteśmy, to odpowiedź na to pytanie zaczyna być bardzo wielowątkowa. Z jednej strony jest polityka, bo oczywiście pytamy po to, żeby udowodnić, że... Nie wiem, ja najbardziej ze szkoły zapamiętałem wizję tego bodajże chrobrego, który wbijał pale graniczne w Odrę. Zawsze się zastanawiałem, jak on w tę Odrę, w tę rzekę wbijał te pale graniczne, ale to jakoś zawsze funkcjonowało. No, zbiór takich mitów składa się na pewną wizję polityczną naszej archeologii czy historii. Z drugiej strony jest kwestia czysto naukowa, no właśnie takie udowodnienie sobie, że oto ten człowiek, którego odkopaliśmy, umarł 1000 albo 10 000 lat temu. Ale z trzeciej strony jest jeszcze kwestia takiej czysto detektywistycznej żyłki, którą chyba trzeba mieć, jeżeli chce się zadawać. Tak, to jest najciekawsze. No bo na pytania, dokąd zmierzamy, czy czego chcemy w życiu, to żadna nauka nam nie odpowie, bo nie ma takiej nauki, chociaż filozofowie próbują na to odpowiedzieć, która by mogła dać taką satysfakcjonującą odpowiedź na to pytanie, prawda? Tak, żeby można było rzeczywiście powiedzieć, że tak, ja w to wierzę, że ta nauka mi pomoże, no bo na pewno by to pomogło i byśmy widzieli rzeczywiste skutki tego. Natomiast nauka z definicji swojej filozoficznej starożytnej Grecji, prawda? No to jest po prostu zadawanie pytań i zaspokajanie swojej ciekawości otaczającym nas światem. Oczywiście kiedyś ta ciekawość może była na innym poziomie, bo dotyczyła spraw bardziej kardynalnych. Co to są te światełka, które, prawda, po tym niebie kursują i dlaczego one tak nierówno tam po tym niebie chodzą? No a w tej chwili zadajemy pytania dużo, dużo głębsze. Ta nasza wiedza jest głębsza, jakkolwiek oczywiście w wielu przypadkach może się okazać, że do niczego nie służy poza zaspokojeniem naszej ciekawości. I to jest też takie ludzkie, prawda? Że to jest takie ludzkie, że my chcemy wiedzieć. I z jednej strony chcemy wiedzieć, jak jest zbudowany atom, a z drugiej strony chcemy, czy wszechświat, a z drugiej strony chcemy wiedzieć dokładnie, no, jak to było z tymi Polakami. Ale to się wszystko zmienia. Teraz na przykład badania w Bodzi, to jest taka miejscowość na Kujawach, pokazały, jak silny był element normański w Polsce, od czego myśmy zawsze się odżegnywali. I wszystkie te elementy to były, zawsze było powiedziane, no, że tak, że ten Mieszko, że ci Normanowie, to oni nie mogli tutaj mieć żadnego wpływu, ale okazuje się, że jednak mieli, że ci Normanowie byli, no oni się oczywiście różnią troszeczkę antropologicznie od tej ludności słowiańskiej, byli to rośli mężczyźni, prawda, tacy prawie do 2 metrów wzrostu. Co na owe czasy było dużym osiągnięciem. Tak. Zresztą jak popatrzymy, czy poczytamy o walkach na Sycylii między Normanami, czy jak Normanowie, prawda, zdobywali, czy walczyli z Bizancjum, no to rzeczywiście oni byli dużo po prostu wyżsi, roślejsi od Greków, którzy przeciwko nim walczyli, czy od różnych, powiedzmy sobie, Arabów, którzy później tam w Edessie gdzieś, czy na Bliskim Wschodzie. Także tutaj sama ta wielkość tych osób z punktu widzenia antropologii, czy rosłość tych mężczyzn jest inna, no ale też i kultura materialna, więc cmentarzysko, które zostało odkryte, rzeczywiście pokazuje, że byli to po prostu Normanowie, którzy mieli jakiś wpływ kulturowy na to wszystko, co się działo, że ta grupa wojów czy wojowników Mieszka rzeczywiście też mogła być ukształtowana w ten sposób. Historia Magnusa, który został odkryty w Czersku, czyli
też normańskiego, no można, normańskiego można władcy, który też z pochodu gdzieś tam z Anglii zawędrował do Czerska w Magnuszewie. Od jego imienia jest Magnuszew i herb Czerska w postaci smoka, który przypomina bardzo herb Walii, prawda, walijskie. Więc te wszystkie historie bardzo dużo mówią. I jakkolwiek Magnus na pewno był Polakiem, prawda, bo był na żołdzie polskim i jego potomstwo też, to byli też Polacy, ludzie uznający się za Polaków prawdopodobnie, no to jego korzenie były inne. Więc to też pokazuje, z jakich różnych stron ci ludzie, którzy tworzą tutaj tą małą ojczyznę niejako, prawda? Czyli ci ludzie, którzy mówią tym samym językiem, tego samego się uczą w szkole i mają te same sentymenty w końcu, powiedzmy sobie, tak? No to rzeczywiście to są ci, którzy razem z sobą przebywają, bo wiele osób tak na to patrzy chyba w tej chwili, nie? To jest bardzo interesujące. Mnie to natychmiast przypomina oczywiście typowy spis treści książek pod tytułem Kuchnia Polska. O właśnie. Tak, to jest piękny przykład tego, jak wygląda kuchnia polska. Właśnie. Barszcz ukraiński. Tak. Golonka bawarska. Śledź, no dobra, po japońsku, mówmy się, ale już na przykład fasolka po bretońsku, kawa po turecku. Właściwie nic nie jest po polsku, no... Kiedyś, i to jest polska kuchnia. Kiedyś dwóch Japończyków jako gości gościłem w moim muzeum. No i w pewnym momencie zgłodniliśmy i zapytali się mnie, czy moglibyśmy pójść na jakąś taką tradycyjną polską potrawę. No i ja mówię, no mamy tutaj taki bar i w tym barze bardzo dobre są polskie potrawy i zaprosiłem ich na pierogi z mięsem, po czym oni zjedli te pierogi i powiedzieli, że bardzo im smakowały. Prawie takie dobre jak u nich. I dopiero wtedy sobie pomyślałem, że rzeczywiście pierogi polskie, które my uważamy za takie naprawdę staropolskie danie, w prostej linii przyszły do nas z Włoch, przez Niemcy jakieś południowe, a we Włoszech znalazły się. Za sprawą Marco Polo. Ten sam, który makaron nam przywiózł i tak właśnie, dalej. Właśnie, ciekawe, że na przykład Marco Polo i ten cały szlak pierogowy ominął Hiszpanię i Portugalię, prawda? Że oni nie mają, może w tej chwili już więcej mają pewnie pizzę i jakieś inne rzeczy, ale to jest dopiero niedawno, a wcześniej nic takiego nie jedli po prostu. Innymi słowy, archeologia jako poszukiwanie śladów małych rzeczy, na przykład archeologia pieroga przez wieki. A, no właśnie. No pieróg jest trudny jako obiekt archeologiczny, bo się nie zachowuje. Chociaż wiadomo, że wybuch Wezuwiusza także zakonserwował tymi popiołami mnóstwo rzeczy, które normalnie by zgniły, czy też się rozpadły, więc trochę o kuchni też wiemy. Dla mnie to jest też taka wskazówka tego, że nie wiem, tak odbieram to już być może takie ostatnie pytanie, czy to jest prawda, że archeologia w dzisiejszych czasach, zwłaszcza z ostatnich lat, mam takie wrażenie, czy nie jest tak, że ona rzeczywiście zaczyna się skupiać na takich rzeczach stosunkowo małych. Że to już nie jest próba badania, nie wiem, całego osadnictwa z okresu paleolitu, tylko zaczynamy się interesować rzeczami małymi na przykład. Jak kuto miecze, jak robiono narzędzia, albo takimi nawet już bliższymi. Jak wyglądało życie, po prostu zwyczajne życie ludzi, nie wiem, w średniowieczu, czy we wczesnym średniowieczu, w epoce piastów, przedpiastowskich. Chyba tak jest, bo wynika to właśnie z tego, że takie są nasze pytania, takie jest zapotrzebowanie. No robimy to, co ludzi interesuje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania takie bardzo generalne, czyli prześledzić, kiedyś myślano, że uda się coś tam prześledzić, jakieś migracje, jakieś wędrówki. Okazuje się, że w materiale archeologicznym jest to bardzo trudne do prześledzenia. Te wszystkie gwałtowne przemieszczanie się ludzi czy poszczególnych osób nie są właśnie widoczne, no bo ślady, które ci ludzie pozostawali na ziemi, no to po prostu zostały zasypane piaskiem i po tym nic nie ma. Oni przenoszą tylko jakieś rzeczy i my nie wiemy, czy te rzeczy dostały się tam wcześniej, czy później. Trudne jest to datowanie. A więc gdybyśmy coś takiego budowali, znaczy już dawno okazało się, że jest to niemożliwe do zbudowania. Takie ogólne teorie mówiące, tłumaczące takie wielkie rzeczy. W związku z tym w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tego robić, no to robimy to, co nas interesuje. A więc te małe rzeczy po prostu. Może mniejsze, w ten sposób. Może mniejsze. No na przykładzie na przykład mojego parowca, w który jestem zaangażowany ostatnio, cały czas nie wiadomo, co to jest za statek. Nie wiadomo, jak się nazywał.
Mimo, że wiemy, mamy coraz więcej danych, okazuje się, że są dokumenty, które mówią, kto być może był jego właścicielem. On miał kilkanaście nawet takich statków parowych. One zostały zarekwirowane. Później po wojnie pierwszej upominał się ten właściciel, pan Górnicki, o to, żeby mu oddano. I cały czas nie wiemy, co to jest. I odkrycie na tej małej rzeczy, prawda, kiedy okaże się, że my, zbierając te wszystkie ułamki do kupy, powiemy sobie wreszcie, co to było, jak się nazywał ten statek i jaka jest jego historia, spróbujemy to zrekonstruować, będzie na pewno dla nas takim miłą, miłą rzeczą. I nie żal tego, że to nie faraona, grób, piramida, których w Polsce jakoś nie mamy. No właśnie. Myślę sobie, że no trzeba... Brać to, co jest. Że człowiek, który wykopuje gdzieś jakiegoś Magnusa... Ale nikt już nie... Właśnie, już nikt nie wykopał faraona ostatnio, bo tam jest to tak zrobione, że w tej chwili, jeśli chodzi o badania w Egipcie, to te działki do kopania są coraz mniejsze, no bo oni też muszą tak to dzielić, żeby jak najwięcej pieniędzy brać z tego, a jak najmniej dawać tym naukowcom. Już się faraon nie mieści na działce. A więc właśnie, te działki są coraz mniejsze, te pozwolenia na badania są już w takich miejscach, żeby za dużo nie odkryto, no bo właściciele tego terenu nie rozumieją to, że to jest tak jak kopalina, te miejsca, gdzie się robi wykopaliska, tak jak złoto, czy miedź, czy coś innego, że to się w pewnym momencie skończy, w związku z tym to jest po prostu dystrybucja oszczędzać tego faraona, a więc oczywiście no już te ekspedycje badają poszczególne miejsca, poszczególne groby, które są, no nie oszukujmy się, podobne do siebie. Wiadomo, czego się tam spodziewać. Jeżeli byśmy też w Polsce zaczęli kopać jakieś cmentarzysko z okresu, czy tam epoki kamienia, czy wczesnego brązu, mniej więcej wiemy, czego się tam możemy spodziewać. No i oczywiście, gdy odkryjemy coś, jakieś wyposażenie inne, no coś tam wykonane ze złota, czy z brązu, no to nas to oczywiście może cieszyć. Oczywiście całkiem inną sprawą jest, jak to jest odebrane później w prasie. Jakiego typu to jest sensacja, jak to skarb. Zmienia. Właśnie, że to jest skarb, że to zmienia naszą całkowitą wiedzę, ponieważ dorzuca jakiś mały kamyczek. No ale rozumiemy, że to wszystko jest prawda czasu i prawda ekranu, że rzeczywista wartość tego jest może nieco inna niż ta, która, o której się słyszy, czy czyta w jakichś popularnych, powiedzmy sobie, nośnikach informacji. Typu. Ale może być ważna dla tych, po pierwsze jest ważna dla tych, którzy odkopują, a także dla tych, którzy żyją na tym terenie, bo budują taką własną, małą, lokalną ojczyznę, właśnie, w której gdzieś, nie wiem, 1000 lat temu spoczął pewien Norman. Dokładnie, dokładnie. Z Walii. I chyba to jest fajne. To w Polsce dopiero się buduje. To jest to, co mnie zawsze dziwiło 30 lat temu, na przykład we Francji czy w Niemczech, że ludzie, którzy żyli w małych miejscowościach, oni żyli historią tego rejonu. Nieraz mieli też oczywiście tą swoją linię przodków bardzo rozwiniętą, badali to też. I rzeczywiście oni żyli tym, co się tam działo. W Polsce było to inaczej, ponieważ jak mój kolega, profesor Marian Rębkowski, zaczął kopać w Kołobrzegu, no to niektórzy tam miejscowi, to było w latach, powiedzmy sobie, 80., mówili mu, żeby tego nie kopać, bo to jest przecież wszystko niemieckie. Po co to kopać, panie? To niemieckie wszystko jest. No, w tej chwili się inaczej na to patrzy, prawda? Wiemy, że tutaj, że to jest nasza historia cały czas, że nie chodzi o to. No cóż, przypomina mi się taki rysunek Andrzeja Mleczki, na którym Pan Bóg w otoczeniu aniołków na chmurze stwarza właśnie glob ziemski i mówi taki znamienny tekst, a Polakom zrobimy numer i wsadzimy ich między Rosjanami a Niemcami. No więc to mniej więcej tak wygląda troszeczkę, że jak się patrzy na tę historię i na tę całą archeologię, człowiek po prostu szuka swojego miejsca gdzieś między tymi Niemcami a Rosją, gdzieś między tymi Celtami a Normanami. I bardzo mi to imponuje, że można rzeczywiście znaleźć sobie taką niszę, czy ten parowiec, czy te narzędzia kamienne i coś o naszej przeszłości powiedzieć. Niezwykle dziękuję za tę rozmowę, bo to myślę, że zachęca nas wszystkich do tego, żeby zainteresować się tym, co mamy dookoła, tą naszą małą własną ojczyzną, choćby nie wiem jak bardzo małą. Nie wiem, no może coś wykopać? Może. Jest jeszcze dużo rzeczy. Teraz jest na przykład wykopane port Czerniakowski i tam stocznia Fajansa. Także dużo rzeczy jest koło nas, w Warszawie. Ja osobiście, jako mieszkaniec Ursynowa, jestem też i żona, i ja jesteśmy zafascynowani na przykład tym, że mieszkamy w jednym z pierwszych bloków na Ursynowie. Więc to też jest taka archeologia... Współczesności, właśnie. Współczesności, wielkiej płyty. No to co, zapraszamy do archeologii wielkiej płyty. Skoro nie ma kamienia łupanego, to może być beton lany. Oczywiście.
Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję.